Siemaneczko, siemaneczko, kochani. Na wstępie przepraszam za mój głos. Po prostu zniknął mi troszeczkę. Mój rok jak się zaczął? Kiepsko. Na drugi raz jestem samochodem u mechanika. Dobra, pierwszy raz to była wymiana oleju, filtr, takie rzeczy. Dzisiaj trochę poważniejsza sprawa, bo mam wymianę alternatora. Ale korzystając z tego, że spędzę tutaj ładne parę godzin. Jak widzicie, za mną jest tutaj las. Idę do właściciela tego terenu. Zapytać się po prostu, czy można u niego w tym lesie pośmigać. Jeśli tak, wracam się do mechanika, bo tam mam wykrywkę w samochodzie, wszystko. I zobaczymy, może uda się polatać po nowym terenie. No ja, kochani, już w lesie. Dostałem pozwolonko, chodzę sobie. Pierwsza znajdka, jeszcze mi upadnie. Mamy dupkę. Czugana. Denar myśliwego, jak to niektórzy pozywają. Ale pierwsze koty za płoty, lecimy dalej. A przed chwilą miałem przemiłą pogawędkę z takim starszym panem ze Szkocji. A chyba żeśmy ze 20 minut co pogadali, a tymczasem wychodzi taka aluminiowa blaszka z numerem 219. Od czego? Może była kiedyś na drzewie, może na czym innym, nie wiem, ale jest. Lecimy dalej. Płyciutko, płyciuteńko, ale tam, gdzie chodzą ludzie, zawsze można znaleźć kasiurę. Mamy pierwszego moniaka dzisiaj i to współcześniak. 20 centów do kieszeni. I lecimy dalej, ale powiem wam, że ciężko było przejść w jednym miejscu, bo strumień zawalony przez drzewa po ostatniej wichurze. Dużo, dużo, dużo śmieci. Znaczy śmieci, powalonych drzew, gałęzi. Szok. Co wichura zrobiła z lasem. No kochani, to co wyszło z tego dołka, jeżeli powiem, że mnie zaskoczyło, to trochę mało będzie powiedziane. Nosorożec. Tutaj tak przeczyściłem szmatką. No srebro to na pewno nie jest, jest bardzo ciężkie, sądzę, że to jest nierdzewka jakaś albo coś w tym stylu. Nie wiem od czego to było, do czego to było. Co prawda jestem na terenie lasu, gdzie było takie zoo, takie miejsce dla rodziny kiedyś. Przepiękne miejsce to było, niestety jest od paru lat już zamknięte, zlikwidowane. Ale właściciel pozwolił pochodzić. Muszę go później zapytać, może coś będzie wiedział na ten temat. Może to była jakaś figurka gdzieś postawiona po prostu. No bo, no powiedzcie sami, no skąd coś takiego w lesie. Z grudki wypadła. No mamy pierwszą srebrną monetę w tym roku. Mamy pierwsze sreberko. Wiktoria. 1897? Chyba tak. Pięknie. No pięknie. Jest, 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 jest. Mamy sreberko. Już się cieszę. Już się naprawdę cieszę. Mam wypad zrobiony. Jezus, ale ciężko mi wyostrzyć dzisiaj obraz. Ale jest pięknie. No małe, bo małe. Ale cieszy. Kolejnego fanta wydobyłem, kochani, po przekopaniu nogą liści. Obroża. Tak wygląda bynajmniej jak obroża jakaś. Mam nadzieję, że właściciel tej obroży ma się dobrze i po prostu ją zgubił. Nie chciałbym tu reszty znaleźć przypadkiem. Ale sygnał, powiem wam, był bardzo wysoki. Pewnie przez tą mosiężną klamrę. Lecimy dalej. No i kochani, kolejne dzisiaj zaskoczenie. Coś takiego. Nawet całe. Tutaj są jakieś punce, muszę to później pod lupą dobrze sprawdzić, ale wydaje mi się, że mam kolejne dzisiaj sreberko. No powiem wam, wypad. Ale może to nie jest sreberko, może tylko jakieś oznaczenie tam jest, ale tutaj też coś jest, tylko bardzo małe. Nie mogę tutaj dobrze dojrzeć. Ja wrzucę wam zdjęcie tutaj zaraz po tym nagraniu. Sami sobie zobaczycie, może ktoś z was będzie wiedział, co to jest. Ale ja się cieszę.
co z tego dołeczka, mamy kolejny zarobek dzisiaj, kochani, 10 centów. Razem mamy 30 centów, jakąś szpinkę, sreberko i nosorożca. Jak najbardziej mi się podoba, ale mam nadzieję, że coś jeszcze tu dzisiaj wpadnie. A póki co, lecimy dalej. No i mamy kolejny fancik z dołeczka, między korzeniami wygrzebana od shotguna dupeczka. Druga dzisiaj. A więc szukamy, próbujemy dalej. Kochani, ja to teraz wypukałem sobie w strumieniu, bo całe zabłocone. Spójrzcie, jaki piękny fant. Kształt podkowy, konik, oczywiście podkowa skierowana do góry. Sądzę, że była to jakaś zawieszka na drzwi albo coś w tym stylu. Ale bardzo, bardzo fajne, śliczny fant. Naprawdę mi się podoba to. Na pewno spróbuję to doczyścić i wykorzystać, bo jest naprawdę piękne. Przy samiutkim strumieniu tutaj to wykopałem. No i pięknie. I muszę wam powiedzieć, że przed chwilą się trochę uśmiałem, bo podeszła do mnie taka pani w średnim wieku. Wiadomo, ciekawość ludzka rzecz. Zobaczyła, że chodzę, czymś macham. Podchodzi i pyta, czy szukam trufli. Zaskoczyło mnie to pytanie, bo powiem wam, jak chodzę z wykrywką już parę lat, tak jeszcze nigdy nie zapytał mnie nikt, czy szukam trufli. No uśmiałem się, porozmawialiśmy sobie chwilę i śmigam dalej. Zobaczymy, co to jeszcze dzisiaj wpadnie. No i z tego dołeczka kolejny się współcześniak, niestety zajechane, jak to bywa z 5-centówkami. No wychodzą w tragicznym stanie. Już chyba im nawet trafiłem łopatą, ale to nic, nie, i tak już nic nie będzie. Ale fant jest fant, lecimy dalej. Dosłownie pół kroku dalej, kolejny sygnał. No i tym razem mamy 2 euro. No już się Micha cieszy. Dwueuróweczka z lasu. Jak najbardziej mi to odpowiada. I to nawet nie jest w takim złym stanie. Troszkę ją wyczyszczę i będzie gitara. No więc tak, kochani. Robimy takie małe podsumowanie tego wypadu. Oprócz 20 centówki była jeszcze 10 centówka. Wpadła pierwsza srebrna moneta w tym roku. Tutaj taki kawałek biżuterii. Bardzo fajny. O, jeszcze 5 centów. Taka blaszka z numerem 219. Obroża, którą widzieliście też na nagraniu, tak? Do tego wpadły piękne, bo to mi się bardzo podoba. Będę to czyścił, może dorzucę wam też filmik do czyszczenia tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po przeczyszczeniu. No ale dla mnie najdziwniejszy fan dnia, jaki kiedykolwiek znalazłem w lesie. Teraz widać, że to było do czegoś przymocowane, bo tutaj są jakieś dwa ślady jakby po śrubce albo po czymś, nie mam pojęcia. Ciężkie, jest to bardzo ciężkie, myślę, że jest to stal nierdzewna, ale tak naprawdę próbowałem znaleźć w internecie chociażby podobne coś, nie znalazłem. Nie wiem, jak stare to może być, od czego to było, po prostu nie mam pojęcia. Zobaczymy, spróbuję wam jeszcze dorzucić może filmik z czyszczenia tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po polerowaniu, bo zważywszy na to, że jest to mosiądz, no to wypoleruję go tak jak zawsze, takim oto drucikiem kuchennym i to bardzo fajnie później wygląda. No więc bierzemy się do roboty, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zobaczcie, no ręce wyglądają jak wyglądają, ale polerowanie już przynosi efekt, widzieliście to, jak wyglądało to przed chwilą. A jak wygląda w tej chwili, no powiem wam, te zakamarki tutaj, to będzie ciężko i ciężko będzie to wypolerować dokładnie. Ale myślę, że różnica już jest piorunująca. No najgorzej będzie, mówię, tutaj w tych zakamareczkach. Spróbuję i to wyczyścić. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale powinno być dobrze. Myślę, że już jest efekt naprawdę bardzo fajny. Skąd pomysł z polerowaniem drucikiem? A powiem wam jeszcze z czasów wojska, kiedy robiliśmy coś nielegalnego, polerowaliśmy pasy, klamry właściwie, właśnie takim drucikiem. I efekt był, jaki był. O,
pierdziel od oficera. Wiadomo, pasy są po to czarne, żeby było lepsze maskowanie. A my żeśmy je polerowali, bo według nas ładniej wyglądały. Na razie chyba bardziej tego już nie dotyczę, nie doczyszczę, przepraszam. Muszę kupić taki środek. Nazywa się to, Jezus, jak to się nazywało, nie pamiętam. Ale jest typowo właśnie do polerowania mosiądzu. Tu używałem kiedyś właśnie w pracy, jak pracowałem w hotelu. Do czyszczenia okuć mosiężnych i takich rzeczy. No ale spójrzcie, jak wyglądało przed, a jak wygląda już w tej chwili. Naprawdę bardzo fajna znajdka. Mi się to bardzo, ale to bardzo podoba. No i spójrzcie, pięknie błyszczy się mosiądz, który wystarczy dobrze przepolerować. Ale mówię, no te zakamarki to będzie mordęga. To będzie mordęga. Ale i to się da zrobić. Może po prostu sztuteczką stalową spróbuję najpierw, żeby dojść w te zakamareczki. Bo tutaj na przykład ciężko tym drucikiem go tak docisnąć. Albo zrobię tak jak kiedyś. Założę drucik po prostu na kawałek kija, przywiążę sznurkiem i użyję wkrętarki. Ale chciałem Wam tylko pokazać, jaki to efekt można uzyskać przy pomocy zwykłego drucika kuchennego.